Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na wywiad podcastu dezinformacyjnego, bo my jesteśmy gotowi na dialog. Tylko trzeba mieć z kim rozmawiać. Witam, witam. Tutaj doniesienia z putinowskiej Polski. I piknik na skraju głupoty. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego. Dzisiaj rozmawiamy o naszym ulubionym think tanku polskim, czyli Ordo Iuris. O tym, skąd się wzięli, czym są, że nie wzięli się znikąd i dlaczego to jest ważne i dlaczego trzeba na to uważać. A rozmawiamy o tym ze specjalnym gościem, gościnią Klementyną Suchanow, pisarką, dziennikarką, aktywistką prodemokratyczną i prokobiecą oraz autorką książki, która tutaj dzisiaj będzie nas interesowała w tej kwestii, czyli To jest wojna, właśnie o tych nowych fundamentalistach. Cześć Klementyna. Dzień dobry, witam wszystkich. No i mój współprowadzący piknik zacznie od pierwszego pytania prowadzącego, czyli... To może zacznijmy od takiego pytania wprowadzającego, mianowicie od tego, kiedy w ogóle zwróciłaś uwagę na Ordo Iuris i kiedy się nimi zainteresowałaś, bo przed 2015 rokiem cała masa takich skrajnie prawicowych organizacji, może nie think tanków, ale jakichś portali, bo ich było całe mnóstwo, traktowana była jak takie jakieś pocieszne szury. Jakieś takie oszołomstwo, oni sobie tam coś robią, oni sobie coś tam mówią, można czasami zrobić o tym jakiś artykuł w mediach właśnie, bo ludzie się zdenerwują, będą jakieś wejścia. Ale nikt się tym nie zainteresował, a dopiero po jakimś czasie, to już w trakcie kadencji 2015-2023, okazało się, że oni jednak stanowią całkiem spore zagrożenie. I moje pytanie do ciebie jest takie, no tak jak już zwerbalizowałem na początku, kiedy w ogóle ty na nich zwróciłaś uwagę? No, ja zwróciłam na nich uwagę wtedy, kiedy oni zwrócili uwagę na nas. Znaczy, oni się pojawili w naszym życiu polskim w 2016 roku, chociaż istnieli już od 3 lat, ale nie mieliśmy o nich pojęcia, coś tam robili wprawdzie, ale też się nie przebiło do mainstreamu. Natomiast kiedy wystartowali z projektem Stop Aborcji, no to wszyscy się o tym dowiedzieliśmy, bo ten projekt planował nie tylko zakaz aborcji, ale również karalność dla kobiet, w tym poprzez tak nieprecyzyjne zapisy można było rozumieć, że również w przypadkach poronień ta karalność mogłaby mieć miejsce. Więc musieliśmy się nimi zainteresować, bo nagle wpadli w nasze życie, jakby wylądowali jak jakieś ufolutki z innej planety i zaczęli tutaj robić dziwne rzeczy. Najpierw zaczął się nimi interesować Tomek Piątek i napisał kilka takich szybkich tekstów śledczych opublikowanych w Gazecie Wyborczej. Ja to czytałam i to wszystko oczywiście w tamtym czasie odbieraliśmy z dużą dozą niedowierzania, jak to, co Rosja i tak dalej, czy sekty jakieś, ale postanowiłam pójść tak metodycznie za Tomkiem i sprawdzić wszystkie jego linki, wszystkie odsyłacze, wejść w to, tak jak on wszedł, kiedy pisał i zobaczyć, czy to rzeczywiście trzyma się kupy. I zrobiłam tak po kilku jego tekstach i podczas tego zdałam sobie sprawę, że tam dziwności, tak powiedzmy to umownie, jest dużo więcej niż Tomek w ogóle zdołał zaprezentować, że to jest w ogóle temat, w którym można się utopić pod ciężarem, tu z jednej strony masz sektę, tu z drugiej strony masz Rosję, tu masz jakieś oskarżenia o to, tamto, oni prali mózgi w Brazylii, jako ta organizacja TFP, tradycja, rodzina i własność, dzieciom niepełnoletnim. Więc no tutaj pojawiały się przedziwne rzeczy i trudno było uwierzyć, że nagle w 2016 roku taka organizacja pojawia się w Polsce, ona sobie bezkarnie działa i narzuca tak przedziwną narrację, która jest po pierwsze radykalna, po drugie jest, pomimo tego, że Polska była krajem katolickim, wówczas tak się ciągle mówiło, uważało, dzisiaj coraz mniej, to jednak była wbrew takiej woli, stylowi życia mieszkających tutaj obywateli. Więc wydawało się, że poprzez katolicką Polskę tak pomysły można wprowadzić, ale bardzo to było przekalkulowane i nie bardzo wypaliło. Więc ja się zaczęłam tym interesować, po prostu przyparta do muru, przez ich poczynania, a jednocześnie w tym samym czasie zaczął się formować strajk kobiet i te rzeczy działy się równolegle, angażowałam się tu, a z drugiej strony wiedziałam, że bez wyjaśnienia, kim oni są, nie zrozumiemy, z kim mamy do czynienia, kim jest ten przeciwnik i czułam się jakby w obowiązku dostarczać nam informacji, informować ruch ludzi, którzy się zaczęli angażować na temat tego przeciwnego przeciwnika, bo oni wciąż byli postrzegani jako oszołomy, my byliśmy wszyscy zszokowani, że takie coś się pojawia w naszej przestrzeni publicznej.
No właśnie, bo powiedziałeś, że oni tak trochę wpadli jak ufolutki z innej planety, no ale okazuje się, że oni raczej z innego kraju przyjechali, a właściwie ich założyciele, bo to nie jest tak, że grupka kilku jakich no bardzo religijnych, bardzo konserwatywnych prawników któregoś dnia sobie usiadła, powiedziała, dawaj, zakładamy taki think tank, który będzie konserwatywny, tylko mamy tutaj właśnie zaimportowane pewną organizację z Brazylii, czyli właśnie to TFP, o którym wspomniałaś. Co to jest, powiedz? TFP to jest brazylijska organizacja z czasów zimnej wojny, w momencie, kiedy świat się dzieli na takie dwa obozy, a na Kubie wydarza się rewolucja. W Brazylii ludzie majętni boją się, że taka zaraza przyjdzie również do nich, w związku z czym zabiorą im majątki. I posiadacze ziemscy, w tym Plinio Oliveira, zaczynają się organizować i tworzą taką organizację, która ma się zajmować, z jednej strony jest bardzo taka kościelna, religijna, ma się zajmować tradycją i kulturą i tak dalej, ale ten trzeci człon w tej nazwie własność wskazuje tak naprawdę na realne ich zainteresowania. To znaczy to ma organizacja poprzez religię, ma ochronić ich status quo. Oczywiście religia w zestawieniu z komunizmem jest przeciwieństwem, więc to jest ochrona tego starego świata. Tam Plinio de Oliveira robi jeszcze przedziwne wycieczki w stronę średniowiecza i to jakby jest jeszcze inna rzecz, ale zasadniczo ta organizacja jest po to, żeby się bronić przed zarazą komunizmu. I ona walczy z komunizmem przez lata. To jest organizacja religijna walcząca z komunizmem, która w świecie po 1989 roku, po upadku komunizmu w Polsce, przekształca się w taką organizację, która z komunizmu przychodzi na pole bardziej uznawane za światopoglądowe. I kiedy Plinio umiera w 1995 roku, on zostawia taki testament, w którym przesuwa ten akcent z komunizmu, no, którego już nie ma, jakby nie bardzo jest z kim walczyć, na to pole dotyczące aborcji, LGBT i pozostawia taki testament, że to są teraz te pola, na których my powinniśmy być aktywni. I oni rzeczywiście rozwijają to coś i to pole staje się ich takim głównym polem walki na następne lata. A przez to, że tworzą, zakładają te swoje filie w przeróżnych krajach lat 70., od końca lat 70. zaczynają w Europie, najpierw od Francji, ale nawet podczas komunizmu w Polsce Leonardo Przybysz, wysłannik TFP na Polskę, czyli urodzony w Brazylii Polak, przyjeżdża tutaj na paszporcie brazylijskim, jak mi tłumaczył, bo kiedyś miałam okazję z nim rozmawiać, nieopatrznie dla niego samego, bo nie wiedział, z kim rozmawia, dlatego że Latynosi nie potrzebowali wiz do Polski, więc on tutaj w czasach, w latach 80. przyjeżdża i kuma się z osobami z Solidarności, tylko jak wytłumaczył, z tymi odpowiednimi osobami z Solidarności, czyli tym prawym skrzydłem Solidarności. I tam tak naprawdę tkwią korzenie naszego dzisiejszego problemu, w tym prawym skrzydle Solidarności. No właśnie, bo to TFP zostało zaimportowane do Polski właśnie przez Przybysza i powstała taka organizacja, właściwie dwie, bo tam jest stowarzyszenie, instytut, nazwijmy ją jedną, Skargowcy, czyli Stowarzyszenie imienia Piotra Skargi i Instytut imienia Piotra Skargi, i to są założyciele właśnie Ordo Iuris. Tak. I Leonardo Przybysz, o którym wspomniałam, właśnie tę organizację w Krakowie założył. Ona w zasadzie już jakby tak nieformalnie jako środowisko działała od lat 90. Czyli ten człowiek od początku, tutaj przyjeżdżając od lat 80., pracował nad tym, żeby coś takiego uruchomił, a po latach ta sama organizacja zaczęła tworzyć podorganizacje, bo ich było więcej, patrząc, która z nich sobie najlepiej poradzi na tym rynku. Ordo Iuris sobie poradziło dobrze, więc Ordo Iuris zaczęto inwestować intensywniej. Ale jeszcze wcześniej to środowisko zaangażowało się w taki ruch, projekt, który powstał w połowie lat 90. Zrzeszający radykałów takich religijnych z Rosji, znaczy może nie religijnych jeszcze, po prostu Rosjan i Amerykanów, czyli Światowy Kongres Rodzin. Tak, to była, powstała taka platforma dla spotykania się, wymieniania się taktykami i tak dalej dla tego typu organizacji. TFP brazylijskie, łącznie z Piotrem Skargi, w sposób naturalny w tym środowisku się znalazło. Zresztą dokumenty, które się pojawiły w 22 roku z grupy, tak zwanej grupy Małofiejewa, pokazują, że TFP od początku było w orbicie grupy Małofiejewa, czyli oni z jakichś starych czasów mieli już kontakty. To był dla nich naturalny partner na samym początku tej operacji. Także to skażenie Kremlem w przypadku Ordo Iuris jest jakby leży u samego zarania jakby. To nie jest coś, że w pewnym momencie ktoś przyszedł do nich. Nie, oni byli już jakby z grupą Małofiejewa od samego początku w jakimś kontakcie, co pokazują dokumenty, które zostały opublikowane przez Centrum Michała Chodorkowskiego w 2022.
To już skoro mamy takie wstępne pytania i takie rozbiegowe, ogarnięte, to teraz chciałbym przejść do kolejnego. Mnie w ogóle zastanowiło to, jak bardzo się nie mówi na różne tematy, bo ja na temat samego Ordo Iuris, no to słyszałem, oni mi się tam właśnie koło na radarze pojawili, jak się tam zaczęła o nich pisać fronda, później wiadomo w 2016 już było o nich bardzo głośno. Natomiast tam w przysłowiowym międzyczasie przeczytałem sobie książkę Maszy Gessen, Będzie to, co było, i w której to książce właśnie wyczytałem sobie nie o samym Ordo Iuris, ale o Światowym Kongresie Rodzin, który, no, skąd się wziął ten Światowy Kongres i kto za tym stoi. I też mnie właśnie wtedy tak troszeczkę zafascynowało to, jak bardzo się o tym nie mówi. No ale jakbyś mogła, bo nie wszyscy czytali, pewnie mało osób czytało tą książkę, bo ja trafiłem na nią przypadkiem, gdybyś mogła przybliżyć to, skąd się w ogóle wziął ten Światowy Kongres Rodzin, co to jest, skąd się wziął i czym się zajmuje? Jest to takie przedsięwzięcie, które bardzo często opisywane jako po prostu kongres, Światowy Kongres Rodzin, to taki pomysł amerykański na spotkania dla różnych prorodzinnych organizacji antyaborcyjnych, anty-LGBT i tak dalej. Więc to się tak przeważnie przedstawia i pisze się bardzo często o tym kongresie jako o amerykańskim kongresie. A historia tego kongresu jest taka, że w 1995 roku, i tutaj troszeczkę zaczynam, ja bym opowiadała jakąś historię z bardzo starych wieków, a nie jest to takie stare, przynajmniej ja już byłam żywa wtedy i nawet dorosła, spotkali się dwaj socjologowie, a spotkali się w jaki sposób? Amerykański i rosyjski, spotkali się w ten sposób, że Rosjanin zaprosił Amerykanina do Moskwy, bo gdzieżby inaczej, schematem wszystkich tych operacji, jak widzimy dzisiaj, co jakby ma też swoją tradycję za czasów komunizmu, jest zapraszanie do Moskwy przeróżnych właśnie badaczy, profesorów, aktywistów w celu skorumpowania ich tam w jakiś sposób, tak ich poobracania, żeby zaczęli dla Rosjan pracować. I tenże socjolog amerykański, bardzo naiwny człowiek, pojechał na zaproszenie rosyjskiego socjologa, swojego kolegi, po czym był tam podczas tej wizyty upijany notorycznie, bo coś śmieszne, że amerykański profesor spisał takie wspomnienia po tym swoim pobycie, po powrocie do Stanów. I co więcej, on te wspomnienia kilka lat temu opublikował. Trafił po prostu do archiwów i one są dostępne. I wynika z nich rzeczywiście, że był tam notorycznie upijany, ciągle wznoszono toasty za przyjaźń pewnie amerykańsko-rosyjską i tak dalej. Od śniadania to się zaczynało. Na śniadanie brali go do McDonalda, pili tutaj koniaczek, tam jakąś wódeczkę, potem był wykład, po wykładzie też pili wódeczkę, a potem jeszcze go zapraszano na jakąś imprezkę i też pito wódeczkę. No więc oczywiście Amerykanin pokochał Rosjan, no bo to taka niezwykła słowiańska dusza, tacy gościnni ludzie są. I tam podczas tych właśnie rozmów, właśnie takich rozmów w oparach alkoholu, zaproponowano tak jakby, no, samo wyszło, się okazało, że fajnie by było mieć taki kongres, gdzie my wszyscy tacy socjologowie, którzy martwią się o demokrację, że ludzie wymierają, że nasze państwa stają się słabsze. No a tutaj takie radzieckie imperium i amerykańskie imperium, no, nie może stracić obywateli. I ci przejęci demografowie postanowili, że potrzebny byłby im taki kongres, na którym mogliby się spotykać z innymi socjologami i debatować na temat tego, jak jednak sprawić, żeby populacja na Ziemi nie wymarła, zwłaszcza oczywiście w ich imperiach. No i stąd się wziął ten kongres. Ten kongres został natychmiast zrealizowany, pierwsze jego wydanie było w Pradze w 1997 roku i to jest dosyć znamienne, ponieważ Praga była bardzo do niedawna, dopóki wojna nie sprawiła, że Czesi, no już nawet wcześniej, zaczęli wymiatać ich stamtąd. W każdym razie Praga była takim miejscem na wschodnią Europę, w całym tym bloku sowieckim, która była głównym miejscem operacji służb wywiadowczych rosyjskich. Do tego stopnia, że na przykład kiedy pracowałam nad rewolucją kubańską i czytałam przeróżne historie Kubańczyków, to Che Guevara, był taki moment, kiedy musiał zniknąć, trzeba było go gdzieś przerzucić, zaopiekować się tak, żeby zniknął z radaru światowego. Wylądował również w Pradze i mieszkał w jakimś bloku przez dłuższy czas, po prostu siedział w bloku w jakimś mieszkaniu na przedmieściach Pragi, bo tam po prostu była cała siatka. Więc nie jest to przypadkiem, że ten kongres jest w Pradze, tak uważam, dzisiaj czytając tę całą historię.
I później widać, że on służył do budowania takich relacji przede wszystkim dla Rosjan, które pozwalały im wchodzić w środowiska, w których oni do tej pory nie byli. No bo byli komunistami, nie uczestniczyli w czymś takim, nie uczestniczyli w ruchach religijnych, nie uczestniczyli w ruchach antyaborcyjnych, no bo u nich aborcja była dostępna, więc jakby nie było za bardzo punktu styczności. Ale owszem, uczestniczyli i eksploatowali taki kanał, który dotyczy partii i ugrupowań nacjonalistycznych. A w naszych czasach te ugrupowania bardzo blisko zaczynają być z tymi grupami właśnie religijnymi. Dlatego Rosjanom brakowało tego kanału do uzupełnienia kanału nacjonalistycznego, żeby w pełni eksploatować Zachód, żeby osiągać jakieś tam sobie zamierzone cele. Te cele mogą być różne w różnym momencie, no w tym momencie są takie, jakie są. One przede wszystkim służą do dezintegracji społeczeństw, do atakowania podwalin świata zachodniego, ale one mają prowadzić ostatecznie do zupełnie militarnych zadań, czyli jakby burzenie układu wewnątrz NATO. To jest taki ostateczny cel. Oczywiście po drodze można zniszczyć Unię Europejską, po drodze można zniszczyć system na przykład elektoralny w Stanach Zjednoczonych, czemu nie? ONZ też można zniszczyć przy okazji. Jakby to się wszystko świetnie nadaje, więc taka jest naprawdę historia tego Kongresu Rodzin i po to on jest w ogóle. Dodam, że pierwszy raz, kiedy Kongres osiągnął taką pełną parę, czyli dostał pełne polityczne wsparcie, to było w Warszawie w 2007 roku i to prezydent Lech Kaczyński objął kongres swoim patronatem. I to był pierwszy raz, kiedy udało im się tym lobbystom wejść na ten wysoki poziom i od tej pory tam są właśnie. No właśnie o tym kongresie w Warszawie chciałem powiedzieć. Jeszcze tylko wracając do początków tego Światowego Kongresu Rodzin, dodajmy, że ten Amerykanin, czyli Alan Carlson... O, nie wymieniłam nazwisk, tak. Więc to był ze strony amerykańskiej to był Alan Carlson, natomiast ze strony rosyjskiej był to Anatolij Antonow. Ale że ten Carlson, zanim go jeszcze ci Rosjanie zaprosili, on już wtedy, bo był demografem, ubolewał nad tym, że tej ludności ubywa z powodu feministek, homoseksualistów, antykoncepcji i tak dalej. Ale no właśnie, no bo czyli tak, czyli mamy takie spotkania zainicjowane przez Rosjan w celu zdobycia takiego kanału wpływu na Zachód i nagle dekadę po tym, jak to zostaje założone, gdzie wydawać by się mogło, że jakieś służby powinny jakoś przynajmniej pobieżnie o tym wiedzieć, w czasie, gdy w Polsce rządzi PiS, dochodzi do takiego kongresu w Warszawie. Tak jak mówisz, wjeżdża to na wyższy poziom. Na tym kongresie było ponad 3000 osób. Ja polecam wszystkim przeczytanie listu otwartego Lecha Kaczyńskiego do tego kongresu. Bo jest piękny. On się zgadza ze wszystkim, co tam mówią. Na tym kongresie występują ówcześni politycy koalicji rządzącej z LPR-u. Więc jakby mamy ciekawy polski ślad. Ale bardziej nas ciekawi chyba ten drugi kongres, no najważniejszy chyba ze wszystkich, który się odbył w roku 14 w Moskwie. No i bo tu już jakby kończą się wszelkie wątpliwości. Zaraz powiemy, kto na tym kongresie był i tak dalej. Na razie jakbyś mogła powiedzieć, czemu on się tam odbył, jak do tego doszło i kto to robił. No właśnie. Odbył się tam, no bo kongres został zaproszony do Moskwy na Krem przez takiego wysłannika rosyjskiego oligarchy, który finansuje zarówno kanał właśnie partii nacjonalistycznych, jak i ten kanał religijny, a przy okazji również wojnę rosyjską w Ukrainie, najpierw w Donbasie, przy tych separatystycznych republikach, a teraz w ogóle. Czyli wysłannikiem był Aleksiej Komow, a oligarcha, o którym mówimy, właśnie Konstanty Małofiejew. I Komow przybył, jakby taka jest legenda Komowa, on opowiadał o tym, że on przybył do Stanów pewnego razu, to był rok chyba 2010 i zaproponował kongresowi, żeby jakby razem zacząć robić rzeczy, chociaż jak wiemy razem to oni już robili, ale żeby ten kongres odbył się w Moskwie. No to zabrało kilka lat i z tego co on mówi na początku była nieufność ze strony amerykańskiej, czy w ogóle w Moskwie podołają takiej organizacji, no bo to jest wielka rzecz. No, Komow był na tyle obrotny, że kongres się odbył i odbył się bezpośrednio na Kremlu. To po prostu w pałacu kremlowskim mieli salę, w której mogli się spotkać, byli oprowadzani po Kremlu. Była dodatkowo gala jeszcze wieczorem organizowana przez Małofiejewa, gdzie byli również ludzie rosyjskiej władzy zaproszeni i ci wszyscy goście. I to był rok 2014. Tak jak mówiłam, było już to po aneksji Krymu. Był to jednocześnie czas... Znaczy chwilę przed tym, jeszcze jesienią, chwilę przed wybuchem Euromajdanu, odbyło się bardzo dużo wizyt, podobnych wizyt jak Alana Carsona w Moskwie, bo przyjechał wtedy Trump, przyjechała National Rifle Association, która została również zinfiltrowana przez Rosjan wokół Trumpa. I było sporo takich wizyt, które dzisiaj, jak widzimy, służyły temu, żeby właśnie wejść w krwiobieg w kilku kluczowych miejscach w świecie,
i stamtąd dokonywać pewnych rzeczy. Oczywiście w tamtym czasie oni jeszcze nie byli w stanie przewidzieć, co im się uda osiągnąć przez te kanały, ale jak widzimy, bardzo skutecznie i sprytnie zainwestowali. Także World Congress of Families jest jedną z tych organizacji i jego członkowie, którzy przybywają do Moskwy właśnie tej jesieni 2013 roku. Jakby jeden po drugim, to się w zasadzie odbywa tydzień po tygodniu, kiedy ci ludzie przyjeżdżają. Tam jest jakby seria takich spotkań i kompromitacji, korupcji, kaptowania, żeby mieć osoby działające dla rosyjskich służb. To się odbywa w różny sposób. Jednym się to robi obyczajowo, innym się to robi poprzez pieniądze, a trzecim jeszcze, bo są naiwniakami na przykład. Więc to jest ten kongres. Kongres jest platformą dla organizacji z całego świata. Na początku byli tam obecni również muzułmanie. Arabia Saudyjska była bardzo mocno obecna. To troszeczkę się pozmieniało po World Trade Center, po tym ataku. Nastąpiły komplikacje, że tak powiem, które nie były na rękę temu całemu towarzystwu, bo oni chcieli razem współpracować. Ale wciąż na poziomie ONZ-u, przy różnych rezolucjach, Rosja razem z Arabią Saudyjską, później Polska dołączyła do tego grona, później Stany za Trumpa, głosowali razem za różnymi rzeczami, które wycofywały, ograniczały prawa człowieka w różnym aspekcie dostępu do aborcji, czy ochrony i tak dalej, czy przemocy domowej na przykład. Zwróćmy uwagę na zabawną koincydencję, bo powiedziałaś na początku, że ten Antonow zaprosił tego Carlsona gdzieś tam w latach 90. i że normalną praktyką było, że takiego człowieka tam się upijało, robiło imprezki i w ten sposób się zjednywało. A oto no, 20 lat później, niecałe, zaprasza się kilka tysięcy takich osób do Moskwy. Oni przecież też gdzieś muszą spać, prawda? Być może, nawet na pewno są podsłuchiwani, zaopiekowani i tak dalej. I to są te elity takie ultrakonserwatywne fundamentalistów religijnych z całego świata. I jak wiemy, byli tam wysłannicy też Ordo Iuris i skargowców, tak? Ale bardziej interesuje mnie tutaj troszkę coś innego. Mianowicie cały czas się tu przewija ten sam rok. 2013. I teraz, czy to, co teraz powiem, jest według ciebie nadinterpretacją, czy nie? Otóż w roku 2013, na początku roku 2013, w Rosji została opublikowana tak zwana doktryna Gierasimowa. To jest ten głównodowodzący sił zbrojnych rosyjskich. I on generalnie napisał tak, że skończyły się czasy takich regularnych wojen, teraz wojnę można prowadzić środkami niemilitarnymi i osiągać podobne cele znacznie niższym kosztem. To tak jak chyba Timothy Snyder właśnie podsumował, że cała ta operacja ingerencji w wybory amerykańskie w 16 roku kosztowała chyba mniej niż jedno F-16, a odniosła niesamowity skutek. No i Gerasimow generalnie mówi tak, że można to robić poprzez organizacje pozarządowe, ruchy religijne, ruchy i skrajnej prawicy, i skrajnej lewicy, jakieś antysystemowe, jakieś fejkowe firmy, fejkowe fundacje i tak dalej. I on to jakby wykłada tą doktrynę na początku 2013 roku. W czerwcu, lipcu 2013 roku Putin robi coś takiego, że upaństwawia, jeżeli tak mogę powiedzieć, homofobię, czyli wtedy zaczyna się ta cała obrona tradycyjnych wartości, że tutaj w Rosji tak dwóch facetów to już praktycznie za rękę się nie może na ulicy trzymać. Powstaje Ordo Iuris, powstaje Agenda Europe, o której jeszcze za chwilkę powiemy. Zaczyna być organizowany ten szczyt Światowego Kongresu Rodzin w Moskwie, gdzie zaprasza się tych wszystkich radykałów z całego świata, żeby nie wiadomo, co tam w sumie z nimi zrobić. Jeszcze można dodać tak z innej strony, że w Polsce zaczynają być podsłuchiwani politycy rządzącej koalicji właśnie wtedy, wiosną 13 roku. Czy to jest przypadek, czy jednak nie? Czy po prostu możemy powiedzieć, że mniej więcej tą dekadę, już ponad dekadę temu, w tym mniej więcej 2013 roku, te działania rosyjskie zostały zintensyfikowane? Tak, mniej więcej tak. Z tym, że to wszystko się zaczęło wcześniej, no bo oczywiście trudno, żeby i początek akcji, i od razu efekty tej akcji w jednym czasie się zbiegły, żeby to wszystko się wydarzyło w 2013 roku. Jak wiemy już, Komow udał się tam już kilka lat wcześniej do Stanów, żeby ten kongres zaprosić do Moskwy. My tutaj mieliśmy również wizytę Cyryla w 2012 chyba roku, więc tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali i o tym zapomniałam powiedzieć, ten kanał religijny był na tyle bezbronny w tym sensie, że jakby wydaje mi się, że służby nie były w pełni przygotowane na to, że może być tak eksploatowany. I teraz widzimy już od jakiegoś czasu, co się dzieje w Stanach i było w ogóle takie nastawienie, więc służby polskie nie są tutaj jedyne, że uważało się, że jest bardzo problematyczne śledzenie ruchów religijnych czy kościołów ze strony służb,
bo wzbudza to kontrowersje, może wywołać konflikty, że Kościół w pewnym sensie był wyjęty spoza prawa i w pewnym sensie nie był obiektem tak intensywnych obserwacji, co było właśnie tym słabym punktem, który doskonale został wykorzystany. I tę operację przygotowywano wcześniej, ale widać, jak doskonale te dwie rzeczy się złożyły, zbiegły ze sobą, bo rzeczywiście doktryna Gierasymowa zakłada, jakby stawia podwaliny, to nie jest też nic nowego, to nie jest taka doktryna, która pierwszy raz się pojawiła, bo to jest coś, co służbom towarzyszyło przez lata, czyli takie działania hybrydowe. Więc jakby ja zawsze mówiłam to w ten sposób, że wystosowano działania hybrydowe, wojny hybrydowej, zanim zaczął się konflikt w Ukrainie, Euromajdan, czyli przygotowywano grunt pod coś i przygotowano w sposób, jak najtańszy się da, nie trzeba wyciągać armat, żeby rozpocząć wojnę. I ten atak poprzez wartości, ale poprzez właśnie kanał, który jest taki bardzo uważany przez ludzi za prywatny, bo to są nasze wierzenia, to są nasze wyobrażenia o życiu pośmiertnym, o tym, czy w ogóle jesteśmy w kosmosie i tak dalej, oraz takie bardzo rytualne historie z tym związane, chodzenie do kościoła chrzczenia i tak dalej, się okazało, że one mogą stanowić pole wojny. I to pole jako pierwsze zostało wykorzystane, zanim się zorientowaliśmy, że Euromajdan się rozpoczął, że tak naprawdę Rosja później zabierze Krym, że to tak naprawdę, jak widzimy dzisiaj, było początkiem wojny, która na pełną skalę rozpoczęła się w 2022 roku i tak dalej. Jakby dzisiaj z perspektywy 10 lat widzimy pewien proces i sens w tym wszystkim. Czy wcześniej byliśmy bombardowani i za każdym razem reagowaliśmy, jakby to było ojej, niesamowite, co się dzieje. Jakby od momentu, kiedy wojna się wydarzyła, ta pełnoskalowa w Ukrainie już 2 lata temu, to wszystko nabiera sensu. Tam widzimy już jakąś żelazną logikę, planowanie. To nie są przypadkowe operacje. To wszystko się ze sobą doskonale składa. Także ta wojna, o której ja pisałam w swojej książce, jest częścią wojny, uważam, która jest wymierzona wobec Ukrainy, a wojna w Ukrainie przez Putina jest pojmowana jako wojna z Zachodem w ogóle. To jest bardzo ciekawy wątek, ten, w którym wspomniałaś o tym wykorzystywaniu tego kanału religijnego i tego, że służby nie były przygotowane do tego, żeby w ogóle się zajmować, szukać tam zagrożeń, a u nas jeszcze jest inna cegiełka i nie wiem, jak to było w innych krajach bloku wschodniego, no ale u nas przecież Kościół był przez wiele lat inwigilowany, duchowni byli w czasach już słusznie minionych, więc to też mogło taki wywołać pewien opór, że służby mogły nawet nie chcieć analizować pewnych zagrożeń, żeby nie podniosły się tutaj słowa krytyki, z których by wynikało, że jest dokładnie tak samo, jak było za komuny. I to też ciężko to traktować tak, jakby to był jakiś przypadek, bo przecież Rosjanie doskonale sobie zdawali z tego wszystkiego sprawę i też wykorzystanie tego, to też pokazuje taka inna płaszczyzna jeszcze tego, czemu wykorzystywano akurat ten kanał religijny. Tak, też chciałem na to zwrócić uwagę, ale powiedz może jeszcze trochę więcej o tej wizycie Cyryla, czyli patriarchy Kościoła Prawosławnego Rosyjskiego, gdyż tam doszło do pewnego ważnego zdarzenia, prawda? On razem z polskim arcybiskupem, przepraszam, chyba Michalikiem, jeśli dobrze pamiętam, podpisali taką wspólną deklarację i to jest bardzo ciekawe, bo w tej deklaracji tak na początku jest bardzo dużo o pojednaniu narodów, że Polacy, Rosjanie mają trudną historię, wiadomo, i dobrze by było patrzeć do przodu, a nie wstecz, więc tak generalnie, jak ja to czytałem, jak się tak czyta na początku, to fajnie, że narody się godzą, oczywiście, nie ma co w nieskończoność tam tego Katynia rozpamiętywać i nagle gdzieś tam w połowie tego tekstu dochodzimy do, no i tutaj musimy walczyć z zagrożeniami płynącymi z Zachodu, czyli z genderem, feminizmem, już tam nie pamiętam, co tam jest wymienione, aborcja na pewno, antykoncepcja i tak dalej, cały ten taki pakiet, który ci ultrakonserwatyści nazywają tym takim nowoczesnym pakietem, tak? I to się stało, jakby to normalnie polski episkopat podpisał z cerkwią prawosławną i chwilę później się okazuje, że to jest element takiej wojny informacyjnej rosyjskiej skierowanej na Zachód, żeby nas tutaj skłócać, a przy okazji też cofać troszeczkę w rozwoju. Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo Kościół w Rosji prawosławny jest wykorzystywany przez rządzących. To znaczy Kościół jest jedną z organizacji służących Kremlowi. Kreml obudowany jest administracją oczywiście kremlowską, jest ubudowany oligarchami, którzy służą również Kremlowi, jest ubudowany służbami, które naturalnie w każdym państwie również służą, żeby chronić tam jakąś integralność, bezpieczeństwo i tak dalej. I jest równocześnie Kościół, który został zaprzęgnięty do roli służebnej wobec Kremla.
I ta wizyta Cyryla, która była historyczną wizytą, bo nigdy wcześniej nie doszło do spotkania hierarchów tego stopnia w historii całej naszych dziejów i bytowania, współbytowania z Rosją, a przypominam, że byliśmy pod ich zaborami przez ponad 120 lat, więc jakby okazji było sporo, więc takich spotkań nie było, takich wizyt nie było i ona nagle się wydarzyła właśnie wtedy. I również od wtedy nagle pojawia się tak zwana gendermania. Ja sprawdzałam nawet w Google Trendach, kiedy ten termin gender się pojawia. I on się właśnie pojawia wtedy mniej więcej. Michalik to kupił, Kościół zaczął to propagować i nagle wszyscy zaczęli tutaj w jakimś amoku o genderze opowiadać jako strasznym zagrożeniu. A kiedy jeszcze wspominałeś o Kościele, że Kościół Polski miał takie dokonania, bo pomagał opozycji w zwalczaniu komunizmu, to jest oczywiście jedna z kart historii Kościoła, ale druga z kart historii Kościoła jest taka, że wielu księży współpracowało ze służbami komunistycznymi. I to nie jest nic nowego, że ponownie to środowisko jest skorumpowane jakąś współpracą z jakimś przedziwnym aktorem. Oni oczywiście robią to po to, żeby jak w swoim mniemaniu sobie wyobrażają, jakby utrzymać ten Kościół w jakimś tam moralnym przewodnictwie narodu i tak dalej. No ale widzimy, że to jest zupełnie kontrproduktywne i że to działa tak naprawdę w drugą stronę. Ludzie ten Kościół zaczynają opuszczać właśnie z tego powodu, że za bardzo jest zblatowany z władzą. No ale tak sobie wyobrażano, że Kościół będzie tym świetnym kanałem. Ja zapytałam któregoś razu Radka Sikorskiego, bo wtedy PO było frakcją rządzącą. Dlaczego w ogóle to się wydarzyło? Po co ten Cyryl był zapraszany do Polski? I powiedział coś, co jest chyba najlepszym podsumowaniem. Nam się wydawało, że my zaprosimy tutaj barbarzyńców i ich ucywilizujemy, że to spotkanie stworzy taką platformę, poprzez którą będzie można wykonywać jakieś pozytywne rzeczy w stronę Rosji i mieć jakiś dobry wpływ na demokrację, na rozwój demokracji w Rosji. A tymczasem okazało się, że to nasza cywilizacja została ubarbariona, to znaczy wyszło inaczej, nie tak jak miało być. I mamy ten rok 2012-13, to się dzieje i jednym z takich nowych aktorów, który się pojawia, choć być może nowym starym, jest Agenda Europe, która zostaje również zawiązana w 2013 roku. Co to jest i czego oni właściwie chcą, bo chyba ważniejsze niż to, czym to jest, bo to jest dość chyba łatwo wyjaśnić, jest to, czego oni chcą i na ile im się to udaje. No to jest cała konstrukcja. Rosjanom najłatwiej było zinfiltrować organizację dużą, łączącą wszystkich, stąd World Congress of Families, bo jest to czapa jakby nad wszystkim. Natomiast ich operacja była wymierzona najpierw w Europę, najbliższy target, potencjalnie również w Stany Zjednoczone, ale wtedy jeszcze trudno było sobie wyobrazić taką historię z Trumpem. Więc Europa była tym pierwszym miejscem ataku. Europa właśnie to najbardziej progresywna na świecie, to miejsce małe, ale nadające jakby tonu tym, jak się rozumie prawa człowieka. Właśnie ten skrawek ziemi został zaatakowany w taki perfidny sposób i Agenda Europe jest jakby pod kongresem takim naturalnym ciałem stworzonym na Europę. Aczkolwiek jest to ciało, w którym od razu od samego początku są i Amerykanie, i Rosjanie, więc jest to coś, takie miejsce, pole, gdzie europejscy lobbyści mogą działać, kontaktować się ze sobą. To była grupa sekretna, głównie funkcjonująca w ten sposób, że mieli po prostu listę mailingową, poprzez którą wymieniali się różnymi pomysłami, że tutaj u nas robimy takie referendum w Rumunii, a my tutaj wprowadzamy prawo takie. Polska z projektem Stop Aborcji z 16 roku była niezwykle istotnym dla nich czynnikiem. Im się wydawało, że jeśli w Polsce to zostanie zrobione, znaczy wprowadzony zostanie zakaz aborcji, to pomoże całej Europie i całemu ruchowi, że my mieliśmy być taką forpocztą dla całego tego ruchu. I oprócz tego spotykają się raz do roku, zawsze też w sposób sekretny, no i tworzą jakąś strategię. Czyli wydawałoby się, że jest to takie normalna rzecz. Są organizacje, które się łączą ponad narodami, współpracują ze sobą, no nic wielkiego, lobbują, no każdy może lobbować za swoimi tam sprawami, no nie jest to zabronione. Natomiast rzecz, która czyni tę grupę dziwną i której członkowie nawet sobie w pełni nie zdają sprawy z tego, jest to, że są tam Rosjanie i w każdym momencie, kiedy sytuacja gdzieś tam się ociera
o jakąś sytuację krytyczną, bo pojawiają się właśnie tematy rosyjskie, albo na przykład jakieś ustawodawstwo na temat zwalczania przemocy domowej, które najpierw pojawiło się w Rosji. Wtedy Rosjanie wchodzą w tę dyskusję i wyjaśniają ten rosyjski punkt widzenia w tej grupie. Także tam jest bardzo dużo osób, organizacji, które są wykorzystywane, nie zdają sobie sprawy, naiwnie działając jakby na tam swoje jakoś tam rozumiane cele. Natomiast jest to grupa wykorzystywana do celów geopolitycznych przez Rosjan, którzy od początku tam są zaimplementowani. Więc mamy do czynienia, Ordo Iuris jest częścią tego czegoś. Na początku, tak jak wcześniej z przynależnością, jakby powiązaniami z Piotrem Skargą, zaprzeczali temu, ale jakby już nawet Kwaśniewski pisał na Twitterze i mam screeny z tego, jak mówi, że to jest kłamstwem, że tutaj Suchanow wypowiada, że Agenda Europe, że my w ogóle należymy do takiego ciała, nic o tym nie wiemy. No dzisiaj jakby jest to oczywiste, mamy listy, które poświadczają, Ordo Iuris zorganizowało taki zjazd tej Agendy Europe w 16 roku, we wrześniu, dokładnie wtedy, kiedy myśmy się szykowały do zorganizowania pierwszego strajku kobiet, który wstrzymał wtedy tę ustawę, w tym tygodniu, kiedy my na Facebooku organizowałyśmy się w sposób jakiś szalony w ciągu tygodnia, żeby zorganizować protesty w całej Polsce, po raz pierwszy na taką skalę, oni sobie siedzieli w hotelu Merkury w Warszawie przy ulicy Kruczej i tam się spotykali. My o tym wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. Więc ta Agenda Europe, czyli ta grupa lobbyingowa dla organizacji no, takich właśnie religijnych w stylu Ordo Iuris, uznała wtedy Polskę za główne pole eksperymentów, które mają ich wyciągnąć na jakiś wyższy poziom, tak żeby rozszerzyć tę myśl powiedzmy po całej Europie. Czyli czy można, możemy chyba powiedzieć, że w takim razie Agenda Europe, ponieważ od początku byli tam Rosjanie, Aleksiej Komow, już wspomniany, wysłannik nie tylko, tak. Małofiejewa, ze strony amerykańskiej na przykład Brian Brown, czyli obecny szef Światowego Kongresu Rodzin, który tam w którymś roku, nie pamiętam teraz, w którym zastąpił tego Alana Carlsona. No i ja zwracam uwagę jeszcze na jedno, bo tam z tego co pamiętam w pierwszym spotkaniu, chyba w Dublinie się odbyło, jeśli dobrze pamiętam. W Londynie, przepraszam, drugie było chyba w Dublinie, tak. Mhm. Tam brał udział ledwie około 20 osób. Tak. Już na jakimś tam trzecim spotkaniu, gdzie to nadal była bardzo wąska, elitarna grupa, już byli wysłannicy Ordo Iuris. Czyli mamy, to jest niezwykle ważne według mnie, bo Światowy Kongres Rodzin po pierwsze już hulał od lat, po drugie był wielkim wydarzeniem. Na tym szczycie w Warszawie było 3000 osób. To był taki no kongres. A tu była bardzo nieformalna grupka, założona w ogóle wokół bloga, bo przecież wiecie, że Agenda Europe zaczęła się... Nie. To pozwól mi wytłumaczyć. Dobra. To była grupa, która zaczęła się formować już w 2013 roku, czyli równolegle z tym, jak myślano już o stworzeniu Ordo Iuris, powstawała również Agenda Europe, czyli to są dwie równoległe rzeczy odbywające się w tym samym czasie. I Ordo Iuris, z tego co wiem dzisiaj, bo jeszcze w książce pisze, że pojawia się dopiero później w Agendzie Europe, było w Agendzie Europe od początku, było jednym z założycieli tejże właśnie grupy. I była to grupa zakładana po prostu przez ludzi z kongresu, czyli stworzono z dużego światowego kongresu, stworzono podgrupę, która miała się zająć Europą, ale w której oczywiście przedstawiciele amerykańscy kongresu byli. I to było mniej więcej w tamtym czasie gdzieś 15 osób, takich założycieli pierwszych, którzy byli zinfiltrowani przez Rosjan. Natomiast oni później kaptowali pozostałe organizacje, które niekoniecznie musiały wiedzieć o tym, co ta piętnastka robi i czemu to służy. I zaczynali działać w ramach tej grupy w sposób naiwny, sądząc, że o świetnie tutaj, że mamy w końcu taką unifikację, że możemy się zebrać, razem pracować i tak dalej. Więc tam było sporo osób, które gdy pojawiały się w tej grupie tematy rosyjskie, i teraz jeszcze z wojną w Ukrainie, no powodowało to konflikty, bo nie każdy był szczęśliwy, żeby być tak blisko Rosjan, zwłaszcza tutaj ludzie z Europy Środkowej, no mieli różne obiekcje historycznie uwarunkowane. Oczywiście ze strony amerykańskiej to wyglądało zupełnie inaczej, im było wszystko jedno. Po prostu dla Amerykanów Rosjanie stali się, Amerykanie sami u siebie z tego środowiska byli uznawani za oszołomów i nie mieli szansy, żeby przejąć jakoś władzę i wprowadzić rzeczy, o których marzyli, takie radykalne rozwiązania. I zjednoczyli się z tymi Rosjanami, sądząc, że to im pozwoli wypłynąć na szerszą wodę, dlatego że Putin zaczął właśnie, tak jak mówił, w 2013 już przyjmować te ustawy wymierzone wobec osób LGBT.
I wydawało mi się, że jak zdobędą takiego dużego partnera na świecie, to przynajmniej na poziomie ONZ-u to im pomoże, a potem pomoże im niżej w ich kraju również. Co jak się okazało, za pomocą Trumpa rzeczywiście się udało, bo administracja Trumpa była pełna ludzi związanych z kongresem. Więc to było szukanie sojusznika i znaleźli sojusznika w postaci Rosji, który ma sporo wad, bo jest to miejsce, z którego wypływają różne autorytarne trendy, no, jakby wiemy, jak ich służby działają, wiemy, jak mordują, trują ludzi i tak dalej. Wiemy, jak odbywają się wybory w Rosji, że nie są w pełni demokratyczne i tak dalej. Wiemy o tym, jak więzieni są opozycjoniści, jak są traktowani i tak dalej. Więc takiego znaleziono sobie sojusznika i teraz im się trudno z tego wyplątać i uważam, że to jest zabójstwo dla w ogóle ruchów konserwatywnych na świecie, bo w pewnym momencie ta Rosja jakoś się skończy, w pewnym momencie im nie będzie już na rękę kontynuować tego mariażu, zostaną jakby odosobnieni, bo coraz bardziej są uznawani za ruchy ekstremistyczne i są takie próby wciągnięcia tego typu ugrupowań na listę w ogóle organizacji ekstremistycznych, które pozwalają później na wystosowanie odpowiednich kroków prawnych wobec takich organizacji. I cały konserwatyzm troszeczkę się zapadnie pod ciężarem tej współpracy, nawet ten konserwatyzm czysty, nietknięty jeszcze, niezinfiltrowany przez Rosjan, bo zakładam, że tacy też jeszcze istnieją. I cała ta idea się skompromituje po prostu. I my widzimy to trochę już na naszym gruncie w Polsce. Przeszliśmy całą tą już infekcję, i widzimy, jak trudno będzie prawdopodobnie konserwatystom odgruzować to. PiS być może się rozpadnie, jakby tak, takie mniej więcej są przed nimi perspektywy. Nie tylko oczywiście z powodu tej współpracy z Rosjanami, rozpadają się z powodu wielu innych jeszcze wewnętrznych spraw, ale to summa summarum stworzy sytuację, gdzie konserwatyzm, przypuszczam, że tak w ciągu 10 lat, jeszcze nie wiemy, jak będzie wojna wyglądała i co zrobi, ale ma szansę znaleźć się gdzieś na poziomie zera. No, to zobaczymy oczywiście za 10 lat, ale co do tej agendy Europe, ja tutaj dodam może, że oni wprost nawoływali do rewolucji. Oni to mają wprost w swoich dokumentach, tych założycielskich, tam z roku 13. Nie wiedziałem, że Ordo Iuris było tam od samego początku. Myślałem, że doszli dopiero 2 lata później. Nie, było tak. To bardzo ciekawe, no bo podkreślam znowu. Światowy Kongres Rodzin, tysiące ludzi. Agenda Europe, tak jak mówisz, 15, 20, 30 osób się spotyka. Na początku, a później jakieś ponad 400. Tak, ale to już później. Spotyka się 15 osób reprezentujących cały kontynent plus jeszcze Amerykanów i tam już jest Ordo Iuris. I tam już są Rosjanie. Od samiusieńkiego początku. Tak. I oni wydają taki manifest, to jest piękny, Restoring the Natural Order, nie? Czyli przywracając naturalny porządek, czego tam nie ma. Ale ja pamiętam sobie, go tak czytałem chyba nie całe, tylko fragmentami, bo to ciężko się czyta, naprawdę to oczy bolą i mózg. I oni wprost mówią, że mają na rewolucję, chyba wtedy powiedzieli 20 lat, że jeżeli 10 lat. Chyba 20 napisali, ale nieważne, 10 czy 20 lat mają na rewolucję, jak im się nie uda, to Europa się sama unicestwi. Oni piszą coś takiego, że my jest taki nowoczesny pakiet, czyli jak człowiek zaakceptuje jeden element tego pakietu, na przykład antykoncepcję, to od razu z automatu akceptuje pedofilię i w ogóle wszystkie jakieś najgorsze rzeczy, jakie oni sobie potrafią wyobrazić. I teraz i ci ludzie w 16 roku, tak jak mówisz, robią szczyt w Warszawie. I teraz widzicie tą koincydencję. Światowy Kongres Rodzin robi wielki szczyt w Warszawie, rządzi wtedy PiS. Agenda Europe, ci sami ludzie tak naprawdę, robi wielki szczyt w Warszawie i rządzi wtedy PiS. Przypadek? Niech sobie każdy zdecyduje sam. No tam byli przedstawiciele również rządu partii PiS. No tak, na przykład pan poseł Piotr Uściński, który w moim okręgu podwarszawskim uzyskał reelekcję właśnie. Był prezes Ordo Iuris wtedy, był wiceministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dzisiaj siedzi w Sądzie Najwyższym, także to było bardzo bliziutko siebie wszystko. Pan Stępkowski. Skoczyliśmy do roku 16, a trzeba wrócić do 15, czyli przychodzi PiS, nastaje PiS. I teraz co się dzieje? Okazuje się, że ta organizacja Ordo Iuris założona ledwie 2 lata wcześniej, która już jest w tym Światowym Kongresie Rodzin i w tej Agendzie Europe, która wywodzi się z tej brazylijskiej, nie wiem czy wolno mówić sekty, więc powiedzmy ultrareligijnego ruchu, okej, okay, niech będzie, TFP, i z tych skargowców. I tak, taka malutka w sumie organizacja, bo ich tam nie pracuje wielu, prawda? Tych takich etatowych pracowników tam jest kilkanaście osób może. Wówczas, tak, było kilkanaście osób. Nagle po prostu wjeżdża na białym koniu ja naliczyłem 5 ministerstw. Sprawiedliwości, spraw zagranicznych, edukacji, rodziny i... które pominąłem?
No mieli rzecznika praw dziecka, nie wiem, czy to liczysz? Nie, tego nie liczę, to jakby rzecznik to rzecznik. Dobra, nieważne, zaraz sobie przypomnę, które jeszcze ministerstwo było. A, kultury, no właśnie, Gliński ich bardzo przecież wspierał. Więc oni wjeżdżają w 5 ministerstw, malusieńka grupa, już z takimi srogimi powiązaniami, prawda? No jak to się stało, jakby, czemu to się według ciebie w ogóle stało? No to jak wiedząc, że PiS był dosyć, jest ostro zinfiltrowany, no to nic dziwnego, że te grupy się kiedyś spotkały, no bo grały do tej samej bramki w pewnym sensie. Aczkolwiek na początku, kiedy Ordo Iuris się pojawiło jeszcze w 15-16 roku, to część PiSu uważała ich za oszołomów jeszcze. Ale już w 18-19 roku już to było bardzo bliziutko. I zaczęli dostawać, być obsadzani na różnych stanowiskach. To nie jest tylko kwestia, że w ministerstwach, ale w różnego rodzaju organizacjach byli zapraszani na różne, nagle dostawali maile, byli zapraszani tu i tam na różnego rodzaju spotkania, zebrania, gdzie tam próbowano usłyszeć, co społeczeństwo obywatelskie myśli, no bo oni się prezentowali jako think tank. No, jak znamy całą strukturę tego wszystkiego, to nie jest w żaden sposób rzeczą tajemniczą, że oba ciała się spotkały. Ordo Iuris działające jako... Bo to jest jedna jeszcze rzecz, o której nie powiedzieliśmy, jak bardzo od pewnego czasu Rosjanie sobie uzmysłowili, intratnym interesem jest zakładanie oraz wchodzenie w NGOsy. To było widać w Ukrainie, wyszły takie przecieki, które pozwoliły to prześledzić, jak Surkow, czyli człowiek od propagandy Putina, zakładał różnego, znaczy nie tyle on sam zakładał, co jakby podtrzymywało się, ale czasami też zakładał, NGOsy na terenie ukraińskim, które później się wykorzystywało do swoich celów. Także to jest taka NGOizacja ze strony Kremla, wchodzenia w te struktury takie, które imitują struktury obywatelskie, inicjatywy, które wychodzą od dołu, które nie są właśnie rządami, więc jeśli nie jesteś w stanie skorumpować rządu, to próbujesz wejść od dołu i wychodzisz niby z inicjatywami, czyli dokładnie to, co Ordo Iuris robiło, z jakimiś projektami i tak dalej, ustawodawczymi, które przechodzą do parlamentu jako głos obywateli. I te struktury od dołu, one są kurowane, bo to się tak nazywa w tym języku kremlowskim, powiedzmy, że te organizacje bądź osoby mają swoich kuratorów. Ci kuratorzy to są tak naprawdę oficerowie prowadzący, ale to jest taka nowomowa kremlowska. I te NGOsy, one nie dostają pieniędzy w walizkach i tak dalej, one dostają granty. Więc wiecie, zabrano całą tą strukturę tego świata zachodniego, któremu się wydawało, że w ten sposób można prowadzić taką inkluzywną politykę, żeby ludzie od dołu mogli się samoorganizować, żeby mogli brać udział w rządzeniu, żeby ich głos był słyszalny. Więc skaptowano cały ten pomysł, całą tę strukturę do wykorzystania właśnie w celach rozsiewania w jakiś sposób rosyjskiej propagandy. I tak działały takie NGOsy, pierwsze NGOsy na terenie ukraińskim, prorosyjskie w ogóle, między innymi Miedwiediew na przykład takie coś prowadził, ale również takiego rodzaju... Medwedczuk chyba. Miedwedczuk, przepraszam, tak. Miedwedczuk, Wiktor Miedwedczuk, który prowadził taką dużą organizację, właśnie taką nie wiadomo co, bo nie partię właśnie, tylko organizację. A oprócz tego były te takie malutkie organizacje przykościelne, religijne, które również dostawały fundusze, granty. Tak samo widzieliśmy w przypadku tych ruchów polskich związanych ze skrajną prawicą, które organizowały już od 14 roku ruchy, znaczy protesty jakieś, na przykład dotyczące Ukrainy, Wołynia i tak dalej. Jakby z przecieku, który mamy, przecieku, który wskazuje też, że te ruchy, te organizacyjki były finansowane również z budżetu Małowiejewa, to działało w ten sam sposób. Organizacyjka ma jakiś pomysł, że zorganizuje protest, więc idzie do swojego kuratora, czyli oficera i mówi, słuchaj panie, ja mam pomysł taki, śmaki, owaki, to by kosztowało tyle, tyle. Wysyłają cennik, że banery będą kosztowały tyle, zwiezienie ludzi, autobusy będą kosztowały tyle i coś tam, jakaś tam konferencja będzie kosztowała tyle. Dostają na ten projekt pieniądze, grant i organizują to coś. Więc tak to wygląda. Więc to, że pojawiło się Ordo Iuris jako taki NGOs, jest po prostu naturalną rzeczą w tym nowym pomyśle, w jaki sposób korumpować społeczeństwo, udając właśnie oddolny głos. I Ordo Iuris w ten sposób się pojawiło. Było doskonałym partnerem dla PiS-u również dlatego, że PiS, jak wiemy, nie jest
jakimś intelektualnym gigantem, więc tam mieli duże problemy z tym, żeby w ogóle sklecić jakąkolwiek ustawę, a tutaj proszę bardzo, przychodziła organizacja, która przynosiła im gotowe projekty i oni z tymi projektami mogli fruwać po Sejmie, mogli z nimi fruwać po Europarlamencie i robić halo, bo oni nie byli w stanie sami też wyprodukować, więc ten jeden mały think tank trzaskał tych projektów po prostu od groma i myśmy co chwilkę byli zasypywani tym czymś i co chwilę musieliśmy się jako właśnie ruch prawdziwy oddolny organizować, żeby temu się przeciwstawiać, a ten fejkowy ruch oddolny ciągle wysuwał te projekty, bo mieli kasę, bo mieli granty. Te granty, w jaki sposób one były otrzymywane, oni oczywiście dzisiaj tłumaczą się, że dostają tylko i wyłącznie pieniądze z wpłat indywidualnych ludzi, no ale powiedzmy tutaj można postawić bardzo duży znak zapytania, na ile te wpłaty były prawdziwe, a na ile mogły być sfejkowane, tak jak cała ich jakby natura działania, ten cały ekosystem. Więc tak to wyglądało. Mówimy o fejkowym NGO-sie, który wprowadza w nasze społeczeństwo zatrute owoce. Jest jeszcze taka kwestia, właśnie to trochę uprzedziłeś moje pytanie. Miałem pytanie z tezą, że do PiS-u się PiS bardzo chciał Word Juris przytulić, dlatego że właśnie trochę brakowało im kadr, po pierwsze. Po drugie, w momencie, w którym zaczęli rozjeżdżać walcem wszystkie bezpieczniki ustrojowe, no niezbyt wielu prawników chciało się po ich stronie opowiedzieć, a tamci się opowiedzieli. Już teraz nawet nie pamiętam, czy tam oni się wypowiadali przy przejęciu Trybunału, ale nie zdziwiłoby mnie to wcale. Natomiast byli to no, prawnicy, którzy jak najbardziej chętnie im chcieli pomagać. Po drugie, myśmy tu już parę razy z moim współprowadzącym rozmawiali i tak mamy tezę, że między PiS-em a skrajną prawicą nie ma żadnego kordonu sanitarnego i to, co kiedyś jest właśnie było jakimś czymś strasznie skrajnym, co każdemu się wydawało, że to jest, no nie, to jest przesada właśnie, to jest straszna głupota, to potem nagle przechodziło do mainstreamu właśnie za sprawą PiS-u, przez to, że oni tam zasysają to wszystko. No ale jest taka inna kwestia. Okej, okay, wzięli tych gości z Ordo Iuris, oni tam pomagali, oni im tam przygotowywali jakieś ustawy. No, mamy rok 2016, głosowanie nad wiadomym projektem i są pierwsze bardzo duże, czy no, wcześniej były protesty przy okazji planowania Trybunału Konstytucyjnego, no, ale tu były bardzo duże te protesty i nikt się ich nie spodziewał, bo to było widać, jak na samym początku, jak zaczęły te protesty, usiłowano oczywiście grać tą starą śpiewkę pisowską, która była potem wykorzystywana, to mało ludzi, grupka jakichś tam ekstremistów, no, ale było dużo, nie dało się z tym nic zrobić i już było widać wtedy, że no te pomysły Ordo Iuris mogą być obciążeniem. Mnie to fascynuje, jak się nie zwracało uwagi na to, jak tam było pełno sprzeczności, no bo przecież to pan Jerzy Kwaśniewski chwalił się bardzo tym, że Trybunał Konstytucyjny, czy Przyłębski wprowadził tą w praktyce tą klauzulę sumienia dla przedsiębiorców, że można kogoś nie obsłużyć, jak się, no ze względu tam na poglądy. Tak. Tenże sam, a czy osobiście nie, ale Ordo Iuris potem straszliwie protestowało, kiedy MPiK wycofał nakład Gazety Polskiej z naklejkami Strefy Wolnej od LGBT. To była cała opinia prawna, ja sobie ją dzisiaj znalazłem, że to jest właśnie prewencyjna cenzura, ale zdarzają mu się takie inne rzeczy. Nie można na przykład, można zakazać organizowania Marszu Równości, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa, czy miasto nie jest, ale nie można zakazać Marszu Niepodległości z tych samych powodów. Nie mu to wyciągali, to jest pełno sprzeczności i no, ludzie to widzieli, więc to się zaczęło w pewnym momencie robić obciążenie wizerunkowe, a oni jeszcze więcej tych ludzi właśnie zasysali, zaczęli wrzucać, tak jak przed chwilą sama mówiła, że to właśnie 2018, 2019, zaczęli ich tak jeszcze bardziej masowo wrzucać i mnie fascynuje to, jak bardzo nie miało dla PiS-u znaczenia to, że no, sami sobie właśnie zaczynają szkodzić tym, że są utożsamiani już z organizacją, której no, potem wypominano, że usiłowała tam dyskusję na temat zakazania rozwodów. I czy ciebie to osobiście nie dziwi? No bo sam początek dobrze, wiemy skąd oni się tam wzięli, ale że później nikt tam nie pomyślał, że halo, może pasowałoby się jednak od tych ludzi odciąć. Nie, oni dalej bnęli. Nie wiem, czy ty, nie wiem, jak masz jakiś pomysł, dlaczego to tak cały czas ciągnęło, czy to siła rozpędu, czy jakieś inne przyczyny? No PiS był traktowany przez Ordo Iuris trochę tak, byli z nimi blisko i wykorzystywali, bo to była władza. Natomiast oni w sposób naturalny są konfederatami.
I to zaczęło być widocznie w 2019 roku podczas kampanii przed wyborami. To się ujawniło, bo oni się wcześniej troszeczkę kryli z tym, kogo bardziej popierają. No ale wtedy stało się już jasne, że oni są taką ekstremalną już prawicą, taką bardziej na prawo jeszcze od PiS-u. Więc oni wykorzystywali PiS, a PiS ich wykorzystywał tam, gdzie im było wygodnie. Natomiast te sprzeczności to w ogóle nic nie ma sensu, tak samo jak hipokryzja w Ordo Iuris nie ma sensu, bo tam jedyny sens, jaki istnieje, to jest robienie kasy. Ta organizacja w tym momencie nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek ideologią, jakkolwiek pojmowaną. To jest w tym momencie maszynka do robienia kasy i oni na tych sprzecznościach też potrafią robić kasę. Im to zupełnie nie przeszkadza, bo oni mają to policzone, że im więcej jakichś ekstremalnych, ale głośnych w przestrzeni publicznej wydarzeń wokół ich organizacji, tym bardziej są w stanie mobilizować swoich darczyńców wpłacających im tam grosze miesięcznie. I to im się sprawdza. I co ciekawe, zastosowali podobny chwyt, gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie i się wydawało, że Ordo Iuris zaczęło głosić, że no mamy problemy, duże problemy finansowe, nie wiemy czy przetrwamy, słuchajcie, pomóżcie nam, bo jesteśmy już na granicy w ogóle istnienia i koniec roku 2022 były po prostu apele alarmujące. Po czym okazało się, jak się dowiedzieliśmy później ze sprawozdań finansowych, że zrobili jeszcze lepszą kasę niż rok wcześniej. Znaczy te wszystkie rzeczy, nawet tak cynicznie, skrajnie wykorzystywane jak to, że mogą przestać istnieć, bo oczywiście to daje paliwo do przypuszczeń, że nie jest to bez związku z wojną, czyli że być może na przykład odcięto im jakiś kanał z tamtej strony, to wszystko ostatecznie, nawet pojawiające się potężne oskarżenie, że oni mogli być finansowani przez jakiś kanał bardzo blisko Rosji i że wojna z Ukrainą odcięła im ten kanał i takie oskarżenia pojawiały się w przestrzeni, one nawet dla nich nie są groźne i nie przejmujące, bo celem ostatecznym jest zrobienie kasy. Jeśli są w stanie zrobić na tym alarmującym jakby w przestrzeni publicznej komunikacie, że brakuje im kasy i to przyniesie im summa summarum kasę na koniec roku, to oni to zrobią. To jest totalnie cyniczne. Ja się nieraz zastanawiałam, po co ci ludzie to robią. Czy oni są tak naprawdę zideologizowani, że w życiu stosują te wszystkie przykazy, nakazy, dekalogi i tak dalej. No już wiemy dzisiaj, że nie. I bardzo szybko doszłam do tego, że za tym się kryje przede wszystkim cynizm, że tam osób takich, którzy są w stanie pójść za tym do końca, ponieść całkowite konsekwencje, tak jak my w ruchach oddolnych, jak w strajku kobiet, niektóre dziewczyny, które miały połamane to czy tamto, ja kręgosłup i tak dalej, to tam nie ma takich ludzi, oni sobie kręgosłupa nie złamią. Oni po prostu tak naprawdę zrobili sobie z tego świetną skarbonkę. I z tego żyją. Znaczy, tutaj dodam jedno, że to akurat pomysł zapożyczyli od pewnego dyrektora rozgłośni, bo to było tak, że on co jakiś czas tak wrzucał taką, wrzucał komunikat, że oni już są właśnie na granicy i bez tam jakichś wpłat zbankrutują. Tak, natomiast tak. Na kwestię powiesz, ja rozumiem, że dla im się to opłaca, bo na tym krzepią kasę, ale nadal nie widzę, dlaczego naprawdę, no dla PiS-u, to w pewnym momencie to już powinno być oczywiste, że dla nich im to szkodzi. A tak jak jakby oczywiste nie było i oni do końca w to brnęli, jakichś takich odcinania się nie było, mimo że Ordo Iuris bardziej pasowało do Konfederacji, no bo to wcześniej tam Jarosław Kaczyński zrobił, on chyba nawet kiedyś powiedział, że na prawo nic od PiS-u nie ma, no potem się pojawiła Konfederacja, okazało się, że jest. Takie naturalne do współpracy z Ordo Iuris. No ale właśnie, no Konfederacja nie rozdawała pieniędzy, więc tak za bardzo nie mieli powodów naszego, mieliby z nimi współpracować, no. No ale tutaj mój współprowadzący coś chciał też powiedzieć i tak już oddaję głos. Tak, bo poruszyliście temat pieniędzy, a ty jeszcze akurat poruszyłeś ojca dyrektora z Torunia. To się dobrze składa. Gdyż tutaj tylko Klementyna, mała poprawka, oni w tym 22 roku mieli odrobinę mniej niż rok wcześniej, żeby cię nie pozwali zaraz. Tak, ale to były bardzo zbliżone kwoty, to było chyba około 5% mniej. Dodajmy, mówimy o około 8 milionach złotych. Bardzo zbiednieli. Mówimy o około 8 milionach złotych. Gwarantuję, że dla przygniatającej większości organizacji pozarządowych są to kwoty niewidziane na oczy w ogóle. Tak. I chciałem tutaj poruszyć trzy rzeczy. Pierwsza. Otóż oni zaczęli w 22 roku po inwazji płakać, jak to bardzo nie mają pieniążków i skończyli ten rok z podobnym bilansem. Ale co jest ciekawe, ja to odkryłem patrząc w te ich sprawozdania finansowe, oni tak po skrawku dali różne informacje, z których prostą matematyką udało się wyliczyć, że
Owszem, kwota łączna w 2022 roku była tam odrobinkę mniejsza niż w 2021, ale wynikało z tych danych, że liczba darczyńców musiała się zwiększyć czterokrotnie. Czyli Ordo Iuris, które wywodzi się z tych skargowców, którzy, dodajmy, oni są bardzo dobrze w crowdfundingu i oni świetnie zbierają środki, do tego stopnia, że gdy inne organizacje, takie macki ich, tak, pojawiają się w innych krajach, tak jak mówiłaś wcześniej, tam w Estonii, na Słowacji i tak dalej, oni do Krakowa przyjeżdżają na szkolenie z crowdfundingu. I teraz skargowcy i Ordo Iuris, którzy jak na tym się świetnie znają, przez 10 lat zebrali, mi tam wyszło chyba około 20 tysięcy darczyńców, po czym słuchaj, w rok, no nie, rzekomo, tak wynika z ich sprawozdań finansowych, kolejne 60 tysięcy. Być może po prostu odpowiedzieli na ich apel, nie wiem. Śmiem podejrzewać, że tu chodzi o coś innego, jakieś rozbijanie być może większych przelewów na mniejsze, to raz. Teraz dwa, jak oni te pieniążki jeszcze zarabiali? Bo rzeczywiście Ordo Iuris od lat, nawet teraz po wyborach, pisali, że no przyjdzie ciężki czas dla konserwatystów, bo tam liberalne lewactwo wygrało, ale oni są bezpieczni, bo oni nie są finansowani przez rząd i przez żaden rząd. No to nie jest do końca prawda. Ordo Iuris jako takie być może nie, przynajmniej o tym nie wiemy. Tak. Natomiast oni pozakładali te organizacje, córki, które dostawały te granty. Ja tego naliczyłem, jeśli dobrze pamiętam, 9,5 miliona, a na bank nie naliczyłem wszystkiego. Jest około 6 organizacji, które na przestrzeni naprawdę dosłownie 3 lat dostały ponad 9 milionów. Mhm. A ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, tutaj piknik poruszyłeś, ryzyka. Otóż tak się zabawnie składa, że dziennikarze chyba Front Story, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 2-3 lata temu, 4 już chyba w 2020 roku, napisali taki dość obszerny reportaż o skargowcach i oni podliczyli, ile oni dostają, jakie mają przychody w kolejnych latach. I oni mają więcej od Fundacji Lux Veritatis Ryzyka. I teraz pytanie, ile razy w życiu słyszeliście o ryzyku? A ile razy o skargowcach? I przeciętny Polak, bo to okej, my tam jakoś się tym jeszcze interesujemy, ale przeciętny Polak, jakby go wziąć z ulicy, każdy słyszał o ryzyku, każdy wie, że ryzyk tam ma te pieniążki. Ile osób słyszało o stowarzyszeniu i instytucie, bo to są dwa podmioty, Stowarzyszenie Instytut Piotra Skargi z Krakowa? Mało kto. A tu się okazuje, że oni mają tam po 40 milionów przychodu rocznie. Ja znalazłem ich sprawozdania finansowe, gdzie się działy takie cuda, że słuchajcie, było jedno sprawozdanie, gdzie zdatków mieli 8 tysięcy złotych, w jednym roku i w następnym mieli nagle 28 milionów, a za następnym już nie było sprawozdania. Mi tam wyszedł wzrost chyba o 350%. Rozgadałem się o finansach. Bo o finansach to można dużo. Tak. Ale to jedna jest taka sprawa, która mnie interesuje. Jak to jest, że tym instytutem, tymi skargowcami Ordo Iuris, generalnie media duże się bardzo rzadko interesują. Dziennikarze też tak jakoś pobieżnie. Co jakiś czas się to pojawiało. No po 2016 już nie można było ich ignorować. Ale generalnie oni sobie tam działali. Oni tam pozywali to, ten slapy, czyli tam, ja tam sobie kiedyś to nazywałem w swoim jednym tekście, prawniczym bullyingiem się zajmowali, no pozywali wszystkich dookoła. Składaj tam, jak była ta kwestia tego pracownika zwolnionego z IKEA, bo on tylko tu w cudzysłowie cytował Biblię, to też się za nie stawiali, czyli wszędzie, przy jakichkolwiek właśnie punktach zapalnych, pojawia się właśnie takich, no albo ta tęczowa, ta Maryja z tęczową aureolą, to też właśnie byli oni. Oni byli wszędzie. A dziennikarze się tym interesowali w sumie, no jak już się zrobiło bardzo głośno, jak już zaczęło coś trendować w mediach społecznościowych, to wtedy właśnie tam wchodzili, zaczęli coś pisać. I czy masz jakiś pomysł, czemu to właśnie jacyś, nie wiem, pasjonaci się po prostu tym muszą zajmować? Czymś, co stanowi dla nas zagrożenie. Bo jak to jest, że to jest, no nie wiem, nawet okej, no wiesz, bo tak jeszcze doprecyzowując, nawet biorąc pod uwagę to, jak działają media, że chodzi o jakieś kliki, no to przecież to by im kliki i wejścia zapewniło. I to jest, ja nie wiem, nie chodzi mi tu broń nieistniejący, bycie transcendentny, że jest jakiś spisek, tylko mnie po prostu fascynuje to, jak bardzo jest taka cisza nad tym, nikogo to nie obchodzi. Wiesz co, teraz po tej lawinie 8-letniej widzimy jedno, że ze całego społeczeństwa, społeczeństwo obywatelskie się obroniło, się świetnie zorganizowało, bo ta zmiana, która zaszła, bierze się w dużej mierze z tego, że ludzie się zaktywizowali, że wychodzili, że protestowali, że zabierali głos, że się sami organizowali nawet w obliczu wojny i tak dalej. Więc to jako my ludzie, jako Polacy, jako obywatelstwo jesteśmy aktywni i kiedy jestem za granicą, zwłaszcza bo w Polsce się troszeczkę patrzy na to tak, a no niby aktywni, ale. Natomiast jak się patrzy na to z zewnątrz, w stosunku do innych krajów, miejsc, które są tak samo zainfekowane jakimś wirusem autorytarnym, to patrzy się na Polskę i na naszą organizację jako na świetną, modelową. Więc społeczeństwo obywatelskie zdało egzamin. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu egzamin zdali prawnicy. Mnie to bardzo zaskoczyło,
bo to są ludzie z mojego pokolenia i ja nie byłam dobrej opinii na ich temat przez lata, no bo to byli ludzie, którzy w większości weszli po prostu w taki kapitalistyczny, korporacyjny tryb i nie spodziewałam się po nich jakichś bardzo takich solidarnościowych odruchów, a jednak oni się potrafili zorganizować i dobrze to zrobili i teraz mają kupę roboty i robią ją, czują powagę, czują odpowiedzialność i na nich w zasadzie spoczywa teraz ciężar reorganizacji i rekonstrukcji kraju, ale ten trzeci filar, czwarty w zasadzie, czwarta władza, media, tutaj pojawia się bardzo dużo krytyki i to, co mówisz, jest częścią tego, bo było bardzo dużo innych również rzeczy, którymi media się powinny zająć i się tym nie zajmowały, albo się zajmowały na tyle, żeby tylko po prostu zdobyć tak zwane kliki. I dlatego Tomek Piątek, który jest powieściopisarzem, jego kariera wcześniejsza to jest kariera pisarza fikcji. Ja wprawdzie zajmująca się non-fiction, ale też pisząca książki, zajmująca się badaniami, no, reportażami na świecie. My zaczęliśmy się zajmować pisarze, śledztwami i rosyjskimi wpływami, bo normalni dziennikarze, którzy powinni się czymś takim zajmować, się tym nie zajmowali. Z jednej strony oczywiście, że takie śledztwa zajmują ci bardzo dużo czasu i na to potrzebujesz pieniędzy, a w takiej zwykłej pracy nie masz jakby szans tego realizować, bo ciągle masz jakieś zadania, że tu masz biec, tam masz biec. Śledztwa wymagają no, czasami roku, dwóch, w moim przypadku to kilka lat. I mało kto jest w stanie sobie na to pozwolić. Redakcje nie utrzymują śledczych dziennikarzy, bo nie ma na to funduszy właśnie. Te pieniądze zostały odcięte już lat ileś temu. I tu się okazało, powstała pewna wyrwa. I w tą wyrwę weszli tacy ludzie jak my, bardziej z takim aktywistycznym nastawieniem, bo robiliśmy to po prostu dla dobra wspólnego. W związku z tym przez jakiś czas też spotykaliśmy się z takimi argumentami, że byłym narkomanem, a to jest jakaś feministka, więc nie można temu ufać, bo oczywiście jako feministka nie jesteś w stanie posiadać rozumu i umieć dokonać analizy czy czegokolwiek, no bo oczywiście nie posiadasz mózgu. Więc a były heroinista, też już mózgu nie ma, bo załogów się nie wychodzi i tak dalej. Więc jakby tutaj przyklejano nam takie łatki, które miały nas dezawuować, które miały nam odbierać nasz profesjonalizm, a dziennikarze nie wspierali nas w tym, wręcz przeciwnie, jak przychodzili czasami po wywiad do mnie, to pamiętam, że tutaj było bardzo dużo takiego powątpiewania i wszystkie w zasadzie wywiady zaczynały się, a czy nie wydaje się pani, że to brzmi jak teoria spiskowa? I my non-stop musieliśmy bronić się przed tym argumentem, że to przecież jest teoria spiskowa, że jacyś Rosjanie tutaj są, albo że jakiś Ordo Iuris ma coś wspólnego z Rosjanami, no że dajcie spokój, przecież to brzmi jak teoria spiskowa. To się przewaliło, zajęło kilka lat, aż ludzie zrozumieli i jakby te argumenty, a przede wszystkim to, co widzieliśmy w przestrzeni publicznej, co PiS robiło, zaczęło Macierewicz, różne działania, zaczęliśmy rozumieć, widzieć już po prostu jakby czarno na białym, że tam rzeczywiście coś jest i wtedy przestali nas traktować jako wariatów. Ale to tak jak mówię, był proces i dziennikarze regularne, zwykłe redakcje nie były w stanie sprostać temu wyzwaniu z powodu konstrukcji i braku finansów, w jakich się znaleźli na tego rodzaju śledcze badania. Więc tak, masz rację. Wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani tym światem dziennikarskim pod tym kątem. Uważamy, że nie zdali egzaminu tutaj. Ale to nie jest wina samych dziennikarzy, to jest wina całej konstrukcji dziennikarstwa, jak ono wygląda dzisiaj. Po części, ale no już zadawanie ci pytań o to, czy to nie jest przypadkiem naciągane, no to już jest jednak troszeczkę wina dziennikarzy, którzy takie rzeczy zadawali. To było pytanie, które pojawiało się na stopie. Teraz mam książkę wydaną w Niemczech, tę samą książkę To jest wojna i zaczyna się to samo. Dziennikarze niemieccy przychodzą i się pytają pierwsze, co to... A czy nie wydaje się pani, że to brzmi jak teoria spiskowa? Za każdym razem się z tym spotykamy. Czy to w Polsce, czy nie w Polsce? Czy przypadkiem nie zachodzi teraz obawa, że po tym jak no właśnie PiS przegrał, tam się dzieją różne rzeczy, czy nie będzie tak, że już tym Ordo Iuris nikt się nie będzie interesował? No na pewno, ja się będę interesowała, nie ma takiego zagrożenia. Wiesz, ja to wiem i to mnie akurat cieszy, ale wiesz, że chodzi o to, że no... Nie oszukujmy się, to już można powiedzieć bez obaw o cokolwiek. Takimi rzeczami powinny się zajmować też służby. Tak, to prawda. Takimi rzeczami się powinny zajmować już odpowiednie służby, odpowiednie organizacje i
Czy nie będzie przypadkiem tak, że oni wrócą do tego etapu sprzed 2015 roku, w którym uznawano ich za jakichś takich niegroźnych szurów? No oni sobie tam piszą jakieś swoje te opinie prawne, no ale przecież wiadomo, że projektów ustaw nie mogą zrobić, czy mogą zrobić, ale nikt nie będzie chciał, nie przegłosuje się ich. I czy przypadkiem nie będzie tak, że oni się teraz przyczają, żeby potem wrócić, czy no, no ja bym bardzo chciał, żeby się nimi ktoś zajął, ale no póki co, jak sobie sprawdzałem, jedyne doniesienia jakieś na temat ich, jeśli chodzi nawet w wiadomościach, na tam w internecie, no to jest to właśnie tamto ostatni proces, jeśli chodzi o tą tęczową aureolę, a tak wszystko to jest z ich własnej strony, nikt na nimi się nie pochyla i naprawdę mam takie cichą nadzieję, że tam w ministerstwach może są jakieś grupy zadaniowe, może się już służby, znaczy w służbach wiadomo, że jeszcze musi się tam troszeczkę pozmieniać, ale że jest to gdzieś na radarze, bo mówię, no moja obawa jest taka, że to się skończy tym, że no oni już nic nie mogą, to nie interesują się nimi, no było, minęło. Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale mogę tyle powiedzieć, że ja się będę starała jak tylko mogę, żeby tak się nie stało, jak mówisz, żebyśmy nie byli tak głupi. W tym momencie Polska staje się takim hubem, takim miejscem, w którym wypracowuje się sposób wychodzenia z autorytaryzmu i byłoby wstydem, gdybyśmy nie potrafili też tego zrobić, bo uważam, że jakby na nas spoczywa w pewnym sensie odpowiedzialność. Byliśmy jednym z pierwszych takich miejsc tak poważnie zagrożonym. Udało nam się z tego wyjść i powinniśmy teraz stworzyć pewien model, który będzie mógł być zastosowany również w innych miejscach teraz czy w przyszłości, które będą miały podobne doświadczenia. Także my działamy jakby dla oczyszczenia Polski i odzyskania demokracji, owszem, ale jesteśmy w pewnym sensie odpowiedzialni za poprzez to, co się działo u nas przez wiele lat i jak my również infekowaliśmy pozostałych. Jesteśmy odpowiedzialni za to również, jak z tego wychodzić. Także na wszystkich polach, służby, kultury, przeróżnych polach, spółek Skarbu Państwa i tak dalej, powinniśmy dokonać tej pracy oczyszczania i przywracania. Oczywiście w służbach to jest trudniejsze niż gdzie indziej, bo służby wymagają ciągłości, lat pracy i tak dalej. To nie jest coś, co jest w stanie się zadziać z dnia na dzień, nawet przy dobrej woli, świetnym dofinansowaniu i tak dalej. To będzie wymagało czasu, ale kiedyś mieliśmy świetny wywiad i byliśmy w czasie II wojny światowej, my jeszcze nawet razem z Brytyjczykami uczyliśmy Amerykanów, jak zakładać taki wywiad zagraniczny, bo takiego jeszcze wówczas nie mieli. Ten kuzyn Witolda Gombrowicza między innymi służył właśnie wtedy dla Amerykanów w tych pierwszych latach, tych początków tego, co później zostało CIA. Więc mamy te świetne dokonania i obyśmy potrafili do tego wrócić. I teraz jest właśnie taki moment, kiedy posiadamy całą tą wiedzę na temat tego, co się działo, jak to jest rozgrywane i tak dalej. Powinniśmy to móc zastosować najlepiej we współpracy z Ukraińcami, żeby z tego bagna wyjść i żeby stworzyć, tak jak powiedziałam, jakiś model, jak wychodzić z takich autorytarno-podobnych struktur, bo to jeszcze nie był pełny autorytaryzm, ale już było blisko do tego, żeby ten autorytaryzm się domknął jako system. No to tak zmierzając już ku końcowi, jakbyś powiedziała tak bardziej konkretnie, czego sobie w tej materii życzysz teraz, jak już się PiS skończył? Jest jakaś nadzieja, że to chociaż może być rozliczone? Może taki plan minimum, taki plan racjonalny i plan maksimum, albo przynajmniej dwa z nich wybierz jakieś. Ale mówisz o całości, czy o konkretnie tym temacie? Nie, nie. Mówię teraz o Ordo Iuris i tym podobnych organizacjach, bo jeszcze może, przepraszam, tylko mała dygresja, bo to trzeba było powiedzieć gdzieś może na początku, a ja to chciałem powiedzieć i mi umknęło. To nie jest tylko Ordo Iuris. Okej, tych organizacji jest znacznie więcej, one są ze sobą związane, na przykład Popularne Centrum Życia i Rodziny, także jest założone przez skargowców, a mówi się o nim znacznie mniej, a to oni organizują ten Marsz dla Życia i Rodziny, czy tam Za Życiem i Rodziną, który jest trochę jak Światowy Kongres Rodzin, tak zbiera do kupy te wszystkie organizacje. Polecam bardzo wejść na stronę tego marszu, zobaczyć listę organizacji wspierających, czy tam patronujących, czy współpracujących medialnie. Ich jest kilkadziesiąt. Bardzo różne. Ja jak pierwszy raz to widziałem, to prawie wszystkich nie znałem. To były jakieś takie mikro organizacje i tam się zbiera do kupy i tak dalej. Więc całe to środowisko, tak, skargowcy, ORDO, jakieś takie skargopodobne ruchy, o których mamy uzasadnione podejrzenie, że może to nie jest tak, że oni tylko w swoim interesie pracują. Taki plan minimum, racjonalny i maksimum. Ja nie mam planu minimum, ja mam tylko plan maksimum. Uważam, że tutaj powinny zadziałać różne organy, ale między innymi na przykład Ministerstwo Kultury, pod którym Ordo Iuris również skarga, są zarejestrowani jako fundacje. I te właśnie ministerstwa mają w związku z tym moc przeprowadzania
kontroli finansowych w tych organizacjach, więc to jest jedna rzecz, która się powinna zadziać. Inne rzeczy, które powinny się zadziać, powinny przyjść ze strony służb, to znaczy służby powinny się nimi zająć w sposób profesjonalny, tak jak to służby powinny robić. Tylko, że służby przeważnie działają w sposób po cichu, natomiast uważam, że tutaj dla naszego jakby społeczeństwa edukacyjnie powinno być to wyciągnięte na światło dzienne i ta historia powinna być opowiedziana, co tam się wydarzało, kim oni są, powinny się odbyć aresztowania odpowiednich osób, żeby to środowisko oczyścić. Osoby tego typu związane z organizacjami prokremlowskimi powinny nie móc w ogóle pełnić funkcji publicznych, powinny mieć zakaz tego rodzaju. To takie coś zostało wprowadzone w Łotwie, czym jestem właśnie zachwycona. Uważam, że to jest bardzo rozumne, zwłaszcza w sytuacji wojny i już takich zapowiedzi, że być może za kilka lat również i na naszym terenie taka wojna się może rozegrać. Nie możemy być naiwni, musimy czyścić swój teren. Mamy na świeczniku kilka osób takich, łącznie z Sejmem, o których można jakby nawet z zawiązanymi oczami powiedzieć, że mają jakieś powiązania, muszą mieć jakieś powiązania, że to jest aż dziwne, żeby nie miały tych powiązań, więc ten teren powinien zostać oczyszczony, bo być może my jesteśmy w przededniu jakiejś wojny, która będzie wojną fizyczną, która będzie dotyczyła śmierci nas, naszych rodzin. My jako osoby zajmujące się na przykład tym tematem będziemy z pewnością na jakichś listach do pierwszej likwidacji i tak dalej, więc tu już mówimy o rzeczach super, hiper poważnych. To nie jest tylko sprawa tego, co ja myślę o aborcji, czy że będę dyskutowała, czy osoby LGBT rzeczywiście mogą adoptować dzieci, czy nie mogą adoptować dzieci. Tu nie o to chodzi. Tutaj chodzi o coś dużo, dużo większego. Te dyskusje, które są odbywane, są tylko przykrywki po to, żeby wprowadzać inne rzeczy dużo poważniejsze. Więc ja bym marzyła o tym, żeby służby się tym zajęły w taki sposób przykładowy, jawny, żeby postawić te tematy na świeczniku, żebyśmy wszyscy jako społeczeństwo przeszli pewną lekcję, taką lekcję pokazową, co się działo, co się dzieje, jak to wygląda i jak należy z tego wychodzić, bo jesteśmy społeczeństwem bardzo dziwnym, będąc jakby naturalnie, kontekstowo, historycznie bardzo antyrosyjskimi, jesteśmy jednocześnie totalnie nieprzygotowani i ślepi na te rosyjskie działania na naszym terenie, tak jakbyśmy byli, nie wiem, jakbyśmy żyli w jakiejś schizofrenii, więc my musimy uleczyć tę schizofrenię. Musimy sobie z nią poradzić, bo za chwilę mogą się zacząć te rzeczy, które będą po prostu stanowiły o naszej egzystencji, o tym, że będziemy musieli wywozić dzieci z domu i będziemy takimi ukraińskimi uchodźcami za kilka lat w Europie bujać się po świecie, pałętać i przeżywać rzeczy, które dzisiaj przeżywają Ukraińcy. Tego na pewno nikt nie chce. Więc zróbmy ten wysiłek raz, a dobrze. To jest kwestia bezpieczeństwa państwa w tym momencie. Nie mówimy o niczym innym, to nie mówimy o jakichś wariatach, o szołomach, o jakichś dziwnych ludzikach tu i tam. Mówimy o bezpieczeństwie państwa jako takiego, naszym bezpieczeństwie. No tak, no bo mówimy wprost pod tą ingerencję obcego mocarstwa, które wprost mówi, że prowadzi z nami już teraz wojnę, bo my jesteśmy kolektywnym zachodem dla nich. Ja bym jeszcze tylko dodał, że mi się wydaje, że właśnie przez to, że jesteśmy antyrosyjscy, zrozumiałe z historycznych powodów, to tak łatwo u nas przychodzi. Bo jakby w innych krajach po prostu masz taką Marine Le Pen, czy jakiegoś Salviniego. Oni tam nie mają powodu być szczególnie prorosyjscy, a wręcz elita francuska ma dość długą historię lubienia Rosji, prawda? Przynajmniej część tej elity, tak, takiej bardziej akurat w tamtym kraju lewicowej. I tu wjeżdża Marine Le Pen, która jest niby z prawicy, ale ona mówi miło o Rosji i nikt jej za to tam jakoś szczególnie nie atakuje. W Polsce, gdyby ktoś mówił o Rosji to, co mówi Marine Le Pen, to w najlepszym wypadku by trafił do Konfederacji, gdzie by miał poparcie rzędu Grzegorza Brauna, czyli 1,5%, prawda? Mhm. My dlatego właśnie tracimy, tak mi się też wydaje, czujność. Ja zalecam wszystkim taki eksperyment myślowy. Jeżeli komuś się wydaje, że u nas to jest niemożliwe, to niech zobaczy, w ilu krajach Europy to się już stało i o tym wiemy. Mamy Marine Le Pen, mamy Viktora Orbana, mamy Salviniego. Wiemy, że brexitowcy w Wielkiej Brytanii, Aaron, zapomniałem teraz nazwiska, że on normalnie brał pieniądze na tą kampanię. Jak? Fairbanks. Chyba tak. Że on normalnie brał pieniądze od Rosjan na tą kampanię brexitową. Mieliśmy próbę przewrotu w Czarnogórze. Z udziałem Małofiejewa zresztą, tak, również. Dokładnie, z udziałem Małofiejewa. Człowiek, który bierze udział nawet w takich operacjach, tak. Ze służbami wojskowymi. Dodajmy, że ta
ta próba miała uniemożliwić wejście Czarnogóry do NATO. Mieliśmy aferę podsłuchową na Litwie rok przed nami. Teraz się okazało w ostatnich dniach, że jakaś łotewska eurodeputowana od lat w ogóle bierze pieniądze i jest normalnie prowadzona przez jakiegoś oficera rosyjskich służb. Kuratora, tak. Mieliśmy, przypomnę, fińskiego premiera Esko Aho, który prawdopodobnie został zwerbowany, nawiasem mówiąc, prawdopodobnie przez tego samego gościa, z którym Kaczyński wódeczkę kiedyś pił. I normalnie, będąc prezydentem Finlandii, kontaktował się z rosyjskim wywiadem, bo był wcześniej zwerbowany. No, tych przykładów jest naprawdę sporo. Teraz mamy najnowszy przykład na Słowacji, prawda? I zakładanie, no i jeszcze, żeby nie było, podajmy przykład niemiecki, te wszystkie organizacje ekologiczne, które promowały Nord Stream, pani Manuela Szwesik na przykład, która właśnie przyjechała do Polski ostatnio, zaproszona przez Kidawę-Błońską, co jest idiotycznym pomysłem, w ogóle nie rozumiem, po co to robić. Jakby to się dzieje niemalże wszędzie. I teraz zakładanie, że no nie, ale w Polsce niemożliwe. Wprawdzie w Czechach wysadzali fabryki, czy tam składy z amunicją wręcz, w Wielkiej Brytanii otruli Skripala. Ale my, ci najbliżej Rosji i z długoletnią historią okupacji przez Rosję w różnych formach, uważamy, że u nas nie. To jest niesamowite. U nas nie. Niemożliwe. U nas potrafią to zrobić Amerykanom, Brytyjczykom, Niemcom, Francuzom, czyli czterem z jakichś tam pięciu. Ale Polacy są tak inteligentni, że nie ma opcji. Zwłaszcza, że nie mamy wywiadu. Dokładnie. U nas nie ma opcji. Więc nie wiem, czy optymistycznym, mam nadzieję, akcentem, tym eksperymentem myślowym może skończmy. Mam nadzieję, że twój plan maksimum oczywiście się jakoś powiedzie i że... Tylko plan maksimum, żadnych półśrodków. Ale myślisz, że on jest realnie w ogóle wykonalny? Nie wiem, musi być. No dobra, no obyś miała rację. To jest kwestia tarczy antyrakietowej. No, kupujesz tarczę, inwestujesz w samoloty, w drony, w wojskowy sprzęt, musisz zainwestować również w to. To wymaga dużo mniej pieniędzy niż armaty, więc naprawdę byłoby bardzo nielogiczne, gdyby to zostało zaniedbane. No, ale jak będzie, to zobaczymy. Obyś miała rację, aby ten plan się ziścił. I na tym chyba kończymy. Trochę jednak pozytywnie się udało na koniec. Dziękujemy bardzo. Rozmawiała z nami Klementyna Suchanow, pisarka, dziennikarka, aktywistka demokratyczna, prokobieca, no i specjalistka od Ordo Iuris i tym podobnych organizacji oraz autorka książki To jest wojna, którą nieustająco polecam każdemu, kto chce się dowiedzieć, czym to Ordo Iuris jest. Dzięki wielkie, Klementyna, i do usłyszenia. Dzięki również, do widzenia. Do usłyszenia.